ubytek ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Oto słowo Pańskie. Drodzy wiernicy, pewien afrykański kapłan, który żyje i działa w Chorwacji, na pytanie, co myśli o Chorwatach, tak odpowiedział. Jeśli mówimy o Chorwatach, to nie jest naród, który ma w sobie jakąś poważność. Oni wyrażają swoje emocje, czy to są pozytywne, czy negatywne. Naród chorwacki ma w sobie wymiar otwarcia dla innych. Nie są arogantni, ale jeszcze nie mają arogancji, ale jeszcze coś zauważyłem. Chorwaci boją się bycia sobą, boją się bycia tym, kim są przed Bogiem, przed innymi. U was jest to uczucie mniejszej wartości, bo przybywacie z mniejszego kraju. To jest coś całkowicie niewłaściwego i nie wiem, skąd to przyszło do głowy ludziom. Ten kapłan może dobrze rozpoznał to, co męczy lud tego kraju, ale wierzę i ludy w innych krajach świata. Lęk i uczucie mniejszej wartości. To chodzi o to, co jest głęboko w człowieku. Czuje się mniejszym przed mocnymi świata i Bogiem. W naszym człowieku można czuć lęk przed Bożą karą. Jeden domowy kapłan mówi, wielu chrześcijan pyta się, czy Bóg mnie ukara. Jeżeli nie są świadomi jakiegoś większego złamania Bożych przykazań, zadowoleni są, że wszystko uczynili, uczynili to, czego Bóg od nich wymaga, i rozmowę rozpoczynają z kapłanem w ten sposób. Nikogo nie zabiłem, nic nie ukradłem, nie zdradziłem. Nie wiem, co innego mógłbym powiedzieć. A ktoś ironicznie zdefiniował chrześcijańskiego faryzeusza: pobożny, ale bez miłości, sprawiedliwy, ale bez prawdziwej radości, w kościele anioł, a w domu zło, przed Bogiem martwy. Drodzy wierni, z Bogiem może być inna relacja. Nasze pytania nie powinny być negowaniem. Zamiast pytania, co jest dopuszczone, co czynić, aby Boga zadowolić, właściwym jest zapytać się, jak żyć w pełni. Czym Bóg mnie rozweselił w życiu i jak ja mogę Go rozweselić? Co mam czynić, aby On był szczęśliwy? Bo przed Bogiem nie mamy się bać. Nie myślmy o jakiejś zemście. On jest ponad ludzkim pojmowaniem. Mamy trwać w świecie bez lęku, tacy, jacy jesteśmy. Ten, który nas stworzył, najlepiej nas rozumie. W dzisiejszym fragmencie z Ewangelii Jezus zaakcentował, że nie przybył, aby znieść prawo albo proroków, lecz aby je wypełnić. On mówi, co czynić, aby wypełnić. Punkt wyjścia to nie lęk, ale zaufanie całej ludzkości. Mistykowie mówią, że Boża miłość jest większa od Jego sprawiedliwości, bo miłość nie jest obojętna, jest zadowolona chwilowym stanem osoby, lecz wymaga od osoby tego, aby stał się
tym, do czego jest stworzony. Więc Boża miłość i na nowo będziemy wezwani, aby wyjść z siebie, z tego lęku, uczynić krok do przodu, odwzajemnić zaufanie. Boża wierność zawsze taka sama w pięknych i trudnych chwilach. Na ile mamy jakiś hamulec przed Bogiem, chociaż realizujemy Jego przykazania, to może rozpoznamy się w obrazie starszego syna z ewangelicznego obrazu o Ojcu Miłosiernym. On zawsze był świadomy swoich obowiązków, właściwie postępujący moralnie, w przeciwieństwie do zachowania młodszego syna. Ale ten starszy syn zawsze na zewnątrz był tu, w domu, a sercem i swoim wnętrzem nie był w domu. Jego relacja z ojcem to bardziej był obowiązek, a nie miłość. I tak stał się wyczulonym na ludzi, którzy czynią błędy w życiu i właśnie wobec brata. Mimo to ojciec przychodzi na spotkanie, chce uświadomić im tą jedność, która zawsze istnieje. Zachęca do relacji miłości, która wypełnia i jest ponad wszelkim prawem. Drodzy wierni, możemy oczekiwać Bożej bliskości. W centrum relacji z Bogiem nie ma być uczucie obowiązku. Relacje zachęcają, aby podwójnie czynić coś z własnej woli. I tak w dzisiejszym fragmencie z Ewangelii, a kto je wypełnia i uczy, wypełnia, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. A ktokolwiek więc niósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. Zdecydowany człowiek działa inną siłą, a zaufanie co do Boga daje sens. I ono zawsze może być głębsze, aż do końcowych granic cierpienia ludzkiego. Pewna kobieta w ostatnich dniach swojego życia wypowiedziała modlitwę jako wyrażenie jej serca, wyjścia z lęku do zaufania. I tak powiedziała: może śmierć nie jest odejściem, lecz tylko powrotem. Może nie odchodzimy, lecz po prostu idziemy do domu. Może nie jest ważne pytanie, co nas czeka, lecz świadomość, że ktoś na nas czeka. A teraz, drodzy wierni, powstańmy i módlmy się do Pana, który objawił nam swoją wolę.